Liga Mistrzów sezon 2017-2018. Jastrzębski Węgiel kontra Omonia Nikozja. Mecz rewanżowy. Ostatnia runda kwalifikacji do fazy grupowej, do fazy głównej tych elitarnych rozgrywek we wspomnianym sezonie. Dobre, bezpieczne przyjęcie. Deroko. Podbija piłkę Bargi. Sidi bez prawego. Troszkę lżej. No i powtórka na lewej stronie z kontrataku. No to właśnie cechuje Jastrzębski Węgiel. Niewiele razy grano tym środkiem Bagrej, ale proszę bardzo. No to chyba trzeci raz już mu Bargi nie da. To jest stosunkowo niski środkowy. On wygląda jak niski przyjmujący. Świetnie teraz się znalazł. No nie skoczyli do bloku, tak zadecydowali, bo chyba nie spodziewali się tutaj nasi, szczególnie Damian Boruch, że ta piłka będzie tak blisko siatki ostatecznie nagrana. Kolejna piłka setowa dla Jastrzębskiego Węgla. Nic tutaj się groźnego jak na razie w tym pierwszym secie dla naszych nie dzieje. Ale to za ich własną sprawą. Tak jest, 25 do 17 i już tylko set. I mamy fazę grupową dla Jastrzębskiego Węgla. O, teraz pokazuje kolejny, ten właśnie swój atak. Wysoko. I teraz nasza ścianka zafundowana Pablo Guzmanowi. Teraz już środek i znów po Piwczak. Szybka piłka, no po raz kolejny. To są akcje. Na pewno w ten sposób, takimi piłkami może powolutku odradzać swojego nowego kolegę w zespole Łukasz Kampa. Ładnie, miękko teraz tą piłeczkę tak zwolnił technicznie Maciek Muza i spodziewali się potężnego zagrania i troszkę ta zwolniona piłka zaskoczyła, bo ona była do podbicia tak naprawdę. No i to są już piłki na Ligę Mistrzów. Fazę grupową sezonu 2017-2018. No i teraz odliczmy. Nie pomogli sobie Popiwczak. Nie na trzy, na dwa, Popiwczak do Muzaja, no w stylu NBA teraz praktycznie wsad na miarę awansu, a zatem to możemy odnotować. Dwa sety wygrane i już mamy trzy zespoły w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Się tam w dziurkę dokładnie wpasował Guzman. Oczywiście mowa o bloku. Wysoko. Jest obroniona piłka. Brawo dla Karola. Łatwo. A i sprytnie teraz Bagrej. Tutaj nie zareagował w ogóle Wojtek. Nie była to trudna zagrywka, bez kłopotów. Deroko, kapitalna, przesunięta piłka do Sobali. Lusztaku. Lusztaku, bardzo piękna podcinka. Ależ wejście teraz Dardana. No jeszcze, żeby dwa razy wystawił sobie Lusztaku, to by było fajnie. Proszę, z miejsca leżącego wystawiał tą piłkę, bronił, nie wiadomo jak to nazwać, Jason Derok. Mają udany atak CDB. Proszę, lewą ręką na koniec takim fajerwerkiem Patryk Strzeżek. No i jest Jastrzębski Węgiel w Lidze Mistrzów, jest w fazie zasadniczej, jest już w gronie 16 najlepszych drużyn na starym kontynencie w klubowej siatkówce męskiej.